do przechowywania jabłek w ubiegłym roku, z tego co się słyszy od sadowników, jabłka przechowują się dużo gorzej. W tym roku po zamgłowieniu tych jabłek, po schowaniu do komory, zamgłowieniu preparatem Polywersu, dużo mniej tych jabłek odchodzi. W ogóle nie trafiają się takie gniazda zgniłych jabłek. Jeśli nawet trafi się jedno jabłko, które się popsuje w toku przechowywania, to jest to owoc pojedynczy. Ani mokra zgnilizna, ani szara pleśń nie przechodzi gniazdowo na pozostałe jabłka, na jabłka sąsiadujące. Panie Adamie, a normalnie to powiedzmy ile już? 4-5 jabłek by to było zgniłych? Na pewno. Na pewno. Przy penicillium na 100%. Po prostu są dużo mniejsze straty, bo nie przechodzi to na sąsiednie jabłka. Po zamgławieniu poluwersu jabłek po ułożeniu na okres przechowywania nie ma problemu z zagniwaniem uszkodzeń skórki po przebiciu ogonkiem innego jabłka albo przy schowaniu jabłka z wyrwanym ogonkiem w trakcie rwania. Tak właśnie panie Adamie patrzy, ale tak, praktycznie każde jedno jabłko, które ma wyrwany ogonek... Nie psuje się, leżą bardzo dobrze, mimo że nie jest to żadna kontrola czy urok.